własnych dla siebie odbiera tą sztukę. I to jest właśnie chyba jeden z najfajniejszych elementów, gdzie ktoś widzi tego samego Smoka, ale tak naprawdę trochę inaczej, czy widzi całkowicie inne stwory i tak jakby swoje wyobrażenia przekłada na ten obraz. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Tak, i my też nie chcemy do końca zdradzać, co dokładnie jest na tych obrazach. Te obrazy są właśnie opisane z kontekstami angielskimi. Ale też gdzieś w tych obrazach są zarejestrowane tak jakby nasze jakieś myśli, nasze skojarzenia, ale my nie chcemy tego mówić dokładnie, nie chcemy tego zdradzać, bo wydaje nam się, że każdy może zobaczyć coś innego w każdym obrazie i polecamy, żeby na przykład dyskutować między sobą, co kto widzi na obrazie. I myślę, że to jest też taka duża wartość tych obrazów, że każdy może sobie coś fajnego zobaczyć w każdym z tych obrazów. Jeszcze tak w skrócie o tym, jak powstają, to jakiś tam krótki materiał jest na dole, mam przedstawia mniej więcej filmiki z tego, jak my sobie razem tam malujemy, żeby też pokazać, że rzeczywiście robimy to jednocześnie we dwie, co jest może tym ciekawym elementem. Nie kłócimy się, więc nam się udaje to wszystko doprowadzić do końca. Takim ciekawym elementem jest może to, że my zamykamy się na cały weekend, odcinamy się całkowicie praktycznie od świata zewnętrznego i razem przez analizę rozmowy i takie samo fizyczne malowanie tworzymy to, co dzisiaj można zobaczyć. A jeszcze chciałam dodać, że może nawet gdyby tak nie widać, one są w bardzo dużym przyspieszeniu. Tak jakby każdy z tych obrazów powstaje przez kilka dni. Także no jest to też dużo fajnej pracy. Wszystko dziękujemy bardzo za takie przyjęcie.